Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Jezus porównuje się z dwiema ważnymi postaciami Starego Testamentu, o których pamięć ciągle była żywa w Izraelu. Prorok Jonasz, który nawoływał do nawrócenia Niniwitów, oraz wielki władca Izraela, król Salomon. Co łączy te postacie z Jezusem i dlaczego możemy nazywać ich figurami Chrystusa, czyli tymi, którzy profetycznie zapowiadali nadejście i działalność Mesjasza? Zauważmy, że Jezus przywołuje te postacie w kontekście ich działalności wobec pogan. Niniwa jest miastem położonym w północnej części dzisiejszego Iraku, a jej obecna nazwa to Mosul. To mezopotamskie miasto zamieszkiwali poganie. Bóg jednak postanawia wysłać do nich swojego proroka, aby dzięki jego nawoływaniu nawrócili się i odmienili swoje postępowanie. Jonasz nie został przez Boga posłany do żadnego z miast Izraela, ale do miasta pogańskiego. Podobnie na dwór króla Salomona przybywali możni tego świata. Wśród jego znakomitych gości była również królowa Saby, królestwa, które położone było w południowo-wschodnim krańcu Półwyspu Arabskiego, w granicach dzisiejszego Jemenu. Ona również nie była czcicielką jedynego i prawdziwego Boga, ale pociągnięta mądrością, jakiej Bóg udzielił Salomonowi, wyrusza w bardzo daleką i niebezpieczną drogę przez pustynię, aby spotkać się z królem Izraela i posłuchać jego mądrości. Jezus ukazuje nam dziś uniwersalizm orędzia, które głosi. Jest ono skierowane do każdego człowieka dobrej woli. Każdy, kto je przyjmie i uwierzy, będzie zbawiony. Tu jest coś więcej niż Salomon, mówi Jezus, wskazując na siebie. Królowa Saby przemierzyła drogę ponad 2,5 tysiąca kilometrów przez pustynię, aby spotkać Salomona. A jaki wysiłek podejmujemy my sami, aby spotkać Jezusa i posłuchać Jego mądrości? Dziś mamy ją na wyciągnięcie ręki, na jedno kliknięcie, ale czy regularnie sięgamy po Biblię, aby karmić się mądrością Bożą?